Cześć chłopaki. Słuchajcie, jakiś taki dziwny dźwięk, taki pip, co jakiś czas wydobywa się z czujnika dymu. Wiecie co? Taki dźwięk to znaczy, że słaba jest bateria. Słaba jest bateria w tym czujniku, bo tam jest tak zasilanie kablem, że czujnik działa i gdyby poczuł dym, żeby włączył ten alarm, żeby wszyscy mogli uciec, ale gdyby na przykład nie było prądu, o tak jak opowiadaliście, że był problem, usłyszeliście ten bip, to wtedy jest jeszcze bateria. Bateria, która jest taką rezerwą, że gdyby nie było prądu, to żeby ta bateria ciągle dawała prąd, żeby czujnik działał. No i ta bateria rozładowała się, i czujnik daje sygnał, wymieńcie baterię. No i trzeba będzie tą baterię wymienić. Nagrałem wam jeszcze ten bipek, żebyście słyszeli, jak to działa. Teraz wymieniamy baterię. Słuchajcie, tu trzeba włożyć w tą szczelinę coś takiego, żeby taką zapadkę podnieść i wtedy już się wysuwa. Widzicie? Już to mamy. I zaraz wyciągniemy. Zobaczcie. Tutaj ta bateria była tak stara, że aż tu coś nie działo. To trzeba będzie wyczyścić. Mam przygotowaną nową baterię i jak wyczyszczę, zaraz włożymy. Że teraz już wyczyszczone, wiecie, spróbujemy włożyć tą baterię. Tutaj. Dobra. Udamy. Teraz wiecie co? Założymy z powrotem. Tu są takie druciki. A tutaj jest taka właśnie takie miejsce, żeby to włożyć. Taki slot. Także. O! Słyszeliście? Ten dźwięk powiedział, że wszystko jest w porządku. Rozwiązaliśmy problem. Kocham was, chłopaki, buziaki. Pa!